No tak. To nie jest gra dla każdego. Wymaga analitycznego umysłu. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stjepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Tracimy czas. Mogę zająć... Czemu? Szukam pewnej... Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Może wreszcie ktoś opisze wojny taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Zwiastunka. Muszę iść. Kiedy to... W sumie czemu nie?